Żyję głęboko w takim przekonaniu, że najgorsze jest to, jak turysta po spędzeniu gdzieś paru tygodni myśli sobie, poznałem to miejsce i wiem o nim wszystko. Dlatego wymyśliliśmy sobie tak, że pod koniec każdego z 8 rozdziałów pojawi się Polak albo przedstawiciel Polonii, który mieszka w miejscu, o którym mówimy. Marcin Gortat opowiada o Florydzie, a Jola Czaderska-Hajek, na którą ja mówię, nasza królowa Hollywoodu, opowiada właśnie o Hollywood. Waldek Raczkowski, mój serdeczny przyjaciel, bardzo wysoko stojący w przemyśle samochodowym w Detroit, opowiada o Detroit. Major Staszek opowiada o Nowej Anglii. Założenie było jedno, to ci ludzie wiedzą najlepiej o tym, co polecić odwiedzającym miejsce, o którym opowiadamy. Oni wiedzą, jakie są anegdoty, historyjki z tym miejscem związane. Zatem każda z tych osób dostała zestaw takich samych, dokładnie takich samych 4 pytań. Zaczynamy od Bożeny Jarno. Ona, o ile dobrze pamiętam, pierwsza na te pytania odpowiadała. No a później wszyscy pozostali, których Państwo spotkają na stronach książki Wroną po Stanach.